Cześć, witam Was serdecznie. 28 luty 2021 Aktualizacja e, z roz, rozmnażania NST Ventricosum Maureli e, Na prośbę jednego z widzów, który poprosił o, o zrobienie małej aktualizacji. No dobra, no to lecimy e, właśnie Wczoraj to co widzicie oddzielałem, to jest wszystko oddzielone z, z czwartej ćwiartki, która była w donicy, która do kastry się nie zmieściła. I z tej donicy, z tej ćwiartki udało mi się uzyskać jednorazowo jak najwie... najwięcej najzdrowszych sadzonek. W ogóle wszystkie są zdrowe, ale te były najbardziej takie no jak widać takie czerwieńsze, bo tamte były pod lampą, a donica stała już dłuższy czas na parapecie południowym, miała więcej słońca i sadzoneczki są lepiej wybarwione. No, są powyciągane, ale słuchajcie, tutaj mamy taką sadzonkę wyciągniętą, tutaj są, jest kilka e, większych donicach, takich litrowych. Tutaj większość jest w małych donicach, Te po prostu, żeby się nie przewróciły, to użyłem i miały najwięcej korzeni, więc żeby się zmieściło to wszystko, to użyłem większych doniczek. I takie powyciągane nie przewracają się, a dostaną słońca i wiadomo, zaczną wypuszczać. Większe liście, i automatycznie ten cały pseudopieniek zacznie puchnąć, grubieć, i roślinki będą ładniej wyglądać. No wiadomo, jak to jest w ścisku. Wszystko walczy o słońce i się wydłuża, Tego chyba tłumaczyć nie muszę. A, te, a to, co było już e, zbyt powyciągane, po prostu możecie zauważyć, poprzycinałem mniej więcej na, do połowy. To, jak się u zacznie wypuszczać liście, tak samo wszystko zacznie e, puchnąć. Czyli tu nie ma żadnych strat. Tutaj jest 53 sztuki z wczorajszego e, oddzielania. 53 sztuki, które miały korzonki. Właśnie się tutaj, e, właśnie sobie łapią słoneczko. I myślę, że gdzieś tak za dwa tygodnie zrobimy kolejną aktualizację. Jak tam sobie radzą? Idziemy do tych szklarni, bo w tym momencie jesteśmy na gangu. Więc jesteśmy już w szklarni. Tutaj jest kolejna partia sedzoneczek. Oj, nie, niektóre się poprzekrzywiały. O, wszystko będzie dobrze. To się ukorzeni i, zg... I przytyje. Jak już wcześniej wspominałem, zaraz mam mi mikrofon od słuchawek, tutaj coś wariuje. Yy, kolejne sadzonki są tam na parapecie. I, I tutaj wszystko łapie w słońce. W sumie tych już donicach jest 106 sztuk z korzonkami, które udało mi się oddzielić. Właśnie z tej donicy oddzielałem to, co przed chwilą pokazywałem. Tyle zostało jeszcze do ukorzenienia. Zobaczymy, za jaki czas puszczą korzonki. A tyle zostało w kastrze. Takie najbiedniejsze, które też powinny wypuścić korzonki. No i to by było chyba na tyle. Widzicie, jeszcze tyle zostało. 106 w doniczkach, a jeszcze z 20 tutaj w słoiku z wodą. Z tego słoika z wodą udało mi się w, swój, w tym słoiku udało mi się ukorzenić około, nie 3 sztuki, 3 sztuki były, wypuściły korzonki z tamtych co wtedy pokazywałem. A jak oddzielałem no to, tą, tą samą metodą co na ostatnim filmiku z tym, że, że jak już ktoś próbuje Moim zdaniem, jeśli już ktoś próbuje od, rozmnażać Maureli w ten sposób i oddzielać sadzonki, które są tak bardzo do siebie ściśnięte, e, jednak najlepszym e, sposobem okazało się wypłukanie ziemi e, z korzeni. Wtedy widać, którą sadzonkę łatwo można oddzielić, bo e, tak obierając, właśnie wyciągając Próbując odseparować sadzonki, które są oblepione korzenie ziemią, z tej bryły korzeniowej, no czasem zdarzyło się, że oderwałem sadzonkę bez korzenia. No i taka sadzonka to praktycznie idzie na straty. A tu w słoiku są sadzonki bez korzenia, ale z, które udało się oderwać z kawałkiem tej bulwy matecznej, więc jest szansa, że jeszcze wypuszczą korzonki. Czyli to nie, nie, nie pójdzie na kompost, no jeśli się nie ukorzeni, to pójdzie. A jak co się ukorzeni, to, e, to trafi e, do doniczki, wiadomo. Więc tyle na temat e, rozmnażania seta Eventricosum Maureli z mojej strony na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. No i trzymajcie się, cześć.